Jest środa, 22 maja, Tobiasz Kierkowski. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Tradycyjnie sprawdźmy skrót informacji. Rusza remont mostu Trybunalskiego. Przed nami utrudnienia. Zaglądamy na budowę przedłużenia szlaku bursztynowego. Odnowią pozostałości zamku. Mury zostaną odkryte. Zarząd województwa wybrany. Jest nowa postać. Kolarski lobbystą dobrej sprawy. Lider listy odwiedził Kalisz. Więzi międzypokoleniowe są bardzo ważne. Ewa Kopacz w Kaliszu. Co Kaliszanie sądzą na temat rozwoju Polski w Unii Europejskiej? Dziś rusza remont mostu Trybunalskiego. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu w tym miejscu. Będą objazdy i przejazd jednokierunkowy przez tę przeprawę. Zdemontowane zostaną zabytkowe balustrady, a wraz z nimi ponad 100 kłódek zawieszonych przez zakochanych. Co z nimi? Roboty rozpoczęły się już dzisiaj, a zakres prac jest szeroki. Remont obejmuje jezdnie, odnowiony zostanie asfalt na tej przeprawie, ale i chodniki. Zyskają one stylowy, zgodny ze standardami na Śródmieściu wygląd. Zabytkowe latarnie i ich ramiona zostaną zdemontowane i poddane renowacji. Po odnowieniu zostaną ponownie zamontowane, ale na nowych, wyższych słupach. Renowacje czekają też balustrady. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na moście po prawej stronie, patrząc od strony Placu Świętego Józefa w kierunku Alei Wolności. Dla ruchu samochodów pozostawiony zostanie jeden pas, na którym wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu pojazdów. Piesi będą mogli się poruszać tylko chodnikiem po lewej stronie mostu, patrząc od strony Placu Świętego Józefa. Dla pojazdów jadących od strony Placu Świętego Józefa wyznaczony zostanie dojazd do Alei Wolności przez ulicę Kazimierzowską i most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów. Natomiast kierowcy, którzy pojadą ulicą Śródmiejską w kierunku ulicy Narutowicza, będą musieli kierować się Aleją Wolności, mostem i ulicą Kazimierzowską. Dla tych, którzy pojadą ulicą Kazimierzowską od Browarnej, przed ulicą Sukienniczą będzie zakaz skrętu w lewo, a ci, którzy od ulicy Kolegialnej pojadą ulicą Sukienniczą, prowadzony zostanie przed mostem Trybunalskim nakaz jazdy w prawo w ulicę Kazimierzowską. Most Trybunalski upodobali sobie również zakochani. Właśnie tam na stalowych konstrukcjach przez lata zawisło ponad 100 kłódek. Na dowód swojej miłości zakochane pary zamykały je tutaj, wrzucając kluczyk do nurtu prosny. I ze względu na remont muszą one być zdemontowane. Wśród nich są stare, pordzewiałe, takie, które wiszą od kilku lat, ale i całkiem nowe. Kłódki zostaną zdjęte i przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Będzie można je właśnie tam odebrać. Gruntowna modernizacja mostu będzie kosztować ponad 1,5 miliona złotych. Trwa rozbudowa szlaku bursztynowego. W torze nowej czteropasmowej drogi widać już wytyczoną jezdnię i kolejne rondo. Mieszkańcy, którzy musieli za rekompensatą oddać część swoich posesji, też mają wytyczone już i ogrodzone na nowo pomniejszone podwórza. To kolejny, ostatni już etap rozbudowy szlaku bursztynowego. Między innymi dzięki widocznemu już na placu budowy rondu przejedziemy od ulicy Łódzkiej przez Moniuszki do ulicy Warszawskiej, omijając centrum miasta. Po zakończeniu tego etapu dla udrożnienia ruchu i poprawy komunikacji między drogą krajową nr 12 a 25 powstanie rondo na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Stawiszyńską. Oznaczać to będzie, że jadąc od Sieradza przez Łódzką po wylot na Konin w kierunku A2 będzie można przejechać nie stojąc na żadnych światłach. W historycznej części Kalisza odnowią mury średniowiecznej zabudowy miasta. Chodzi konkretnie o pozostałości murów po zamku Kazimierzowskiego, którego relikty widoczne są do dzisiaj w okolicy ulicy Zamkowej. Zamek wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Zamek Kazimierzowski w Kaliszu na średniowiecznej mapie Polski był ważnym punktem decyzyjnym. Wybudowano go prawdopodobnie w latach 1336-1343 z myślą o rezydencji królewskiej. Jego pierwszym mieszkańcem zapewne był późniejszy cesarz, Karol IV Luksemburski, zatrzymany i przetrzymywany w charakterze zakładnika w 1345 roku jeszcze jako margrabia Moraw. Wiadomo też, że król Władysław Jagiełło, gdy odwiedzał Kalisz, spędzał czas właśnie na zamku Kazimierzowskim. Podobnie robił jego syn, król Władysław Warneńczyk.
Królewskie czasy Kalisza zakończyły się wraz z wielkim pożarem miasta w 1537 roku, kiedy to ogień uszkodził zamek. Przez lata popadał on w ruinę, a dziś zostały po nim niewielkie relikty dawnej świetności. Jednak mamy dobrą informację dla miłośników historii i nie tylko. Zostaną one uratowane przed zupełną degradacją. Jak czytamy w opisie inwestycji, obecnie relikty ukryte są pod betonową czapą, którą należy usunąć wraz z papą. Przed wykonaniem rozbiórki należy wykonać dokumentację fotograficzną. Następnie na oczyszczonym fragmencie muru nadbudować jedną warstwę kamienia dzikiego miejscowego na mineralnym tynku uszczelniającym. Odnowione zostanie całe otoczenie murów, powstaną nowe trawniki, zniknie część ogrodzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie muru powstanie przestrzenna makieta rekonstrukcyjna zamku, odlana z brązu, a odnowione mury będą oświetlone specjalną iluminacją. Informacje o śmierci kompozytora przekazała wczoraj Polska Fundacja Muzyczna oraz Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Odszedł wielki artysta, znakomity kompozytor Jan A.A.P. Kaczmarek, autor muzyki do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentacyjnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych, laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, Nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orły 2023 za osiągnięcia życia. Czytamy na fanpage'u Krystiana Kinastowskiego. Kompozytor był odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jan A.P. Kaczmarek znał i lubił nasze miasto, skomponował muzykę do filmu dokumentalnego Judyty Fibigier Dusza Zaklęta Fortepianie. Jego dzieła pozostaną z nami. Czytamy dalej we wpisie prezydenta. Kompozytor urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Wiadomo, że od dłuższego czasu cierpiał na schorzenie neurologiczne o postępującym przebiegu, zanik wieloukładowy. Tym samym nie mógł się samodzielnie poruszać i wymagał stałej opieki. Znamy władzę samorządu województwa wielkopolskiego siódmej kadencji. W większości skład pozostaje bez zmian, na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem, który swoją funkcję pełni przerwanie od 19 lat. Na stanowisku wicemarszałka zostaje także związany z naszym regionem Krzysztof Grabowski. Jest jednak nowa postać, kobieta, i zastąpi ona Paulinę Stochniałek. Podczas inauguracyjnej sesji 20 maja marszałkiem ponownie wybrano Marka Woźniaka z PO. Otrzymał 24 głosy za, 13 zagłosowało przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym 64-letni Marek Woźniak został wybrany gospodarzem regionu już po raz szósty. Marszałkiem Wielkopolski jest nieprzerwanie od 2005 roku, czyli od 19 lat. Współpracownikami Marka Woźniaka w zarządzie województwa zostali po raz kolejny Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski z PSL-u, którzy będą kontynuować pracę jako wicemarszałkowie. Zarząd tworzyć będą także dotychczasowy członek zarządu Jacek Bogusławski z KO. W roli członkini zarządu zadebiutuje z kolei Katarzyna Kretkowska z Lewicy. Z wykształcenia anglistka, wieloletnia radna miejska Poznania i posłanka z ramienia Lewicy minionej kadencji. Na tym stanowisku zastąpi Paulinę Stochniałek z KO. W kwietniowych wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego KO oraz PiS zdobyły po 15 mandatów. Trzecia Droga 7, z czego 4 należą do PSL-u, a Lewica 2. Nasz region reprezentują Leszek Bierła, Tomasz Ławniczak i Piotr Trybek z PiS-u oraz Marzena Wodzińska z KO. Minister Kancelarii Prezydenta Polski Andrzeja Dudy odwiedził Kalisz. Wojciech Kolarski jest jedynką listy Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących eurowyborach. Kolarski mówił o istocie tych wyborów w ujęciu globalnym i lokalnym. W tej wizycie towarzyszyły mu dwie posłanki, Katarzyna Sójka, była minister zdrowia, i europosłanka Angelika Możdżanowska, której mandat europejski w tych wyborach może przejąć po niej właśnie Wojciech Kolarski. Wybory do Parlamentu Europejskiego zwykle należą do tych, w których jest najniższa frekwencja wyborcza. To błąd, bo istota tych wyborów i ich konsekwencje są bardzo duże, mówi Wojciech Kolarski. Przyjechałem również po to, żeby zwiększyć frekwencję, żeby prosić mieszkańców Kalisza, ziemi kaliskiej, do udziału w wyborach do Europarlamentu. No i przyjechałem się przedstawić jako lider listy Prawa i Sprawiedliwości.
Wojciech Kolarski od 9 lat pracuje w Kancelarii Prezydenta Polski, najpierw jako podsekretarz, a od 2019 roku jako sekretarz stanu. Prywatnie z Andrzejem Dudą zna się od lat młodości, podobnie jak prezydent pochodzi z Krakowa. Jak mówi Wojciech Kolarski, 9 czerwca będziemy wybierać konkretnych europosłów, ale pośrednio również to, jak Unia Europejska będzie wyglądać w przyszłości. 9 czerwca wybieramy wizję, która będzie realizowana przez władze europejskie. Wybór Parlamentu Europejskiego zadecyduje, czy Europa pójdzie w stronę budowy takiej federacji, takich centralistycznych instytucji europejskich, które będą dominować nad krajami członkowskimi, czy też Europa będzie wracać do swoich korzeni, czyli do wspólnoty państw i narodów, które współpracują ze sobą, no dbając o swoje interesy. Kolarski zapowiada, że jako europoseł będzie zabiegał o sprawy Kalisza i regionu. Może być lobbystą dobrej sprawy, czyli na przykład może zabiegać o to, żeby środki unijne trafiały do takich miast jak Kalisz, które jest piękne, wspaniale się rozwija, ale potrzebuje dalszych inwestycji, żeby życie tutaj, życie gospodarcze, kulturalne, żeby Kalisz dalej rozkwitał, tak jak to się dzieje teraz. Kolarskiego w tych wyborach popiera m.in. europosłanka Angelika Możdżanowska, która nie ubiega się już o reelekcję, oraz posłanka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Obie mówiły o kolejnych ważnych aspektach eurowyborów, o zdrowiu i bezpieczeństwie. Walka o to, by również środki europejskie trafiały do ochrony zdrowia, na potrzeby ochrony zdrowia naszej południowej Wielkopolski. To również szpital w Kaliszu, który mam nadzieję, że przy dobrej współpracy, a taką sobie życzymy, przy tej dobrej współpracy będzie sięgał również po środki unijne związane z ochroną zdrowia. Drodzy Państwo, każdy głos jest niezwykle istotny. Gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i dla Wielkopolski, ale także kolejnych środków dla Wielkopolski, które z tego wielkiego tortu europejskich środków finansowych są dzielone dla Wielkopolski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Lokale wyborcze to w większości te same miejsca, w których zorganizowano ostatnie wybory samorządowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest więź międzypokoleniowa. Tak na ostatniej konferencji prasowej mówiła jedynka w województwie wielkopolskim do Europarlamentu z Koalicji Obywatelskiej Ewa Kopacz. Nie zabrakło paru słów o znaczeniu frekwencji, więzach międzypokoleniowych oraz o niedawnej walce Aleksandra Usyka z Tysonem Furym. We wtorek przed Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego konferencję miała jedynka do Europarlamentu Koalicji Obywatelskiej Ewa Kopacz oraz piąty na tej samej liście radny 9 kadencji Rady Miasta Kalisza oraz były kandydat KO na prezydenta Kalisza Piotr Łuszczykiewicz. Czuję się zaszczycony, że jako skromny reprezentant Kalisza na tej liście do Parlamentu Europejskiego mogę mieć taką liderkę. Liderkę, która w poprzednich wyborach zdobyła 250 tysięcy głosów, czyli ćwierć miliona Wielkopolan na panią premier głosowało. Osobę najwyższego formatu. Nie tak dawno oglądałem walkę Usyka z Furym i pomyślałem sobie, że pani Kopacz, choć na to oczywiście sylwetkowo nie wygląda, jest zawodnikiem wagi ciężkiej po prostu. Jest politykiem formatu premierów, premiera Buzka, premiera Tuska i byłoby to znakomicie dla Polski, gdybyśmy taką reprezentantkę mieli w Europarlamencie. Takimi słowami zachęcał do głosowania na Ewę Kopacz profesor Piotr Łuszczykiewicz. Ewa Kopacz podczas swojej krótkiej wizyty w Kaliszu skupiła się na spotykaniu i łączeniu pokoleń seniorów z generacją Z. Dlatego też dzisiaj mówiąc z seniorami o tym, żeby tłumaczyli młodym ludziom, jak było kiedyś, jak stali na granicach, kiedy musieli wyjeżdżać za granicę, jak poddawani byli kontrolom, jak musieli wcześniej zdobyć paszport,
Dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy urodzili się już w Unii Europejskiej, oni o tym nie pamiętają. Nie zawsze o tym rozmawia się, a więc ich wiedza na ten temat jest mniejsza. Ale dlaczego mówię o tej więzi międzypokoleniowej? To nie tylko na zasadzie przekazywania informacji tym młodym, jak było. Wręcz przeciwnie, trzeba ich mobilizować, powiedzieć, budujecie Europę dla siebie, dla waszych dzieci, waszych wnuków. Wiem, jak młodzi ludzie dzisiaj traktują Unię Europejską, czego chcą, czego by chcieli, ewentualnie żądali od swoich reprezentantów, ale też poznałam ich nastawienie do tego, czy pójdą na wybory, czy też nie pójdą na wybory do Europarlamentu. Nie zabrakło również obietnic. Jesteśmy krajem, który się starzeje. Tak Ewa Kopacz komentowała sytuację demograficzną Polski, dlatego podczas konferencji padła obietnica, która, jak mówi liderka list KO do Europarlamentu, jest priorytetem w rządzie Donalda Tuska. Mianowicie chodzi o bon senioralny. Na realizację tego zadania są zapisane pieniądze w KPO. I dajmy profesjonalną opiekę w miejscu zamieszkania dla seniorów. Ja dzisiaj chcę zachęcać seniorów do tego, żeby mówili o tym swoim młodym ludziom, ale również tym opiekunom, którzy doraźnie od czasu do czasu do nich przychodzą. Oni będą mogli po przeszkoleniu z pieniędzy europejskich sprawować nad nimi opiekę, ale mało tego, raz w roku będą mogli weryfikować, jeśli to są osoby starsze w wieku emerytalnym, weryfikować swoją emeryturę, czyli będą mogły sobie zarobić. Pieniądze będą trafić do samorządu, więc w związku z tym będą miały legalne zatrudnienie. Wybory do Europarlamentu odbędą się już 9 czerwca. Na początku maja Polska świętowała 20-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. To idealny czas, aby zapytać Was, Kaliszan, co sądzicie na temat rozwoju Polski, od kiedy jesteśmy w Unii. Ostatnio się świętowaliśmy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co Pani uważa, jaki to był czas dla Polski? Dobry. Jest Pani zadowolona z tego, jak jestem. Polska... Faktycznie według Pani Polska się rozwija, będąc w Unii Europejskiej. Powinniśmy zostać w tej Unii, bo jak wyjdziemy, to będzie tak jak w Anglii. A jest Pan z tego zadowolony, jak Polska się właśnie rozwija od tych 20 lat? Tak, no nie narzekam, nie mogę narzekać. A co Panu najbardziej się podoba w tym okresie 20-letnim? No co, co ja mogę więcej żyć? Emeryturę mam, żyję skromnie, bo skromnie, ale żyję. I to wszystko. Ogólnie uważam, że dobrze, bo bardzo się rozwinęliśmy, mamy więcej możliwości, zwłaszcza teraz młodzież naprawdę ma dużo możliwości. A czy tak gospodarczo i tak dalej, to nie jestem tutaj pewna, czy na tym skorzystaliśmy. Ale początki były fajne, więc tutaj nie mamy co narzekać. Naprawdę dużo skorzystaliśmy z tego. Gdy Pani powiedziała o gospodarce, to co Pani właśnie się nie podoba, jeśli chodzi o podejście Unii Europejskiej? To znaczy tutaj za bardzo się chyba oddaliśmy pod rządy Unii Europejskiej, co teraz też wychodzą te różne dokumenty, że wszystko oddajemy pod ich kierunek, a sami nie dbamy o swój kraj, więc tutaj też dużo na tym tracimy, moim zdaniem. Gdzie tutaj na przykład, wiadomo, produkcja rolna i tak dalej, przemysłowa, też tutaj już z tego zrezygnowaliśmy totalnie. I przeszliśmy na wszystkie zakupy z zagranicy, nie mówiąc już w ogóle o Chinach i tak dalej. Więc tutaj bardzo dużo na tym tracimy, że kraj się nie rozwija gospodarczo, przemysłowo. Tylko no naprawdę tutaj umarliśmy w tym kierunku. Czy gdyby Pani miała dzisiaj podejmować decyzję, czy Polska powinna zostać w Unii Europejskiej, to jaką decyzję Pani by podjęła? W tej chwili to myślę, że tak jak większość wolałabym coraz mniej zależeć od Unii Europejskiej. Bo tutaj widać, że to jest już wymierający twór, który coraz bardziej będzie nas wysysał, coraz więcej będzie ograniczał, a coraz mniej będzie dawał takich rzeczy, których prorozwojowych, o tak to nazwijmy. Panią świętowaliśmy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jaki Pani uważa, że to był czas dla Polski? Myślę, że dobry. A gdyby Pani miała tak powiedzieć, co Pani najbardziej zawdzięcza Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, to co by Pani powiedziała? Zaskoczył mnie Pan pytaniem. Myślę, że tych plusów jest bardzo dużo. To, że młodzież może i nie tylko młodzież podróżować po krajach europejskich. Jest to ogromne ułatwienie i wielka przyjemność poznawać inne kraje. A gdyby Pani miała dzisiaj podjąć decyzję, czy Polska powinna zostać w Unii Europejskiej? Tak, Polska powinna zostać w Unii. Dlaczego? No między innymi dlatego, żebyśmy mieli taką swobodę podróżowania. No, mamy wiele korzyści z tego. Na przykład? No to wszystko, co jest w mieście. Drogi, remonty miast, rynków. Uważam, że bez Unii tego by nie było na pewno.
Czyli uważa Pani, że te 20 lat identyfikowaliśmy swój rozwój jako Polska? Tak, tak. A co Pani sądzi o ostatnich obostrzeniach, które coraz bardziej Unia Europejska stara się nakładać na Polskę, na przykład Zielony Ład? No, nie, na wszystko się musimy zgadzać. No. Musimy też myśleć o swoim interesie jako Polski, więc... A jak to wszystko wypośrodkować? No, negocjować, no, kompromisy, no. Od tego mamy polityków. No. A gdyby Pani miała dzisiaj podjąć decyzję, czy powinniśmy zostać w Unii Europejskiej? Tak, tak, tak. A dlaczego? No, myślę, że korzyści przewyższają te wszystkie trudności. No myślę, że był to czas takich wielkich zmian na lepsze. No i skorzystali na tym i rolnicy, i mali przedsiębiorcy, i duży, i no myślę, że wszyscy. Czyli uważa to Pani za dobry rozwój dla Polski, jeśli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej? Tak, tak. A co Pani tak by miała powiedzieć, co zawdzięczamy jako Polacy Unii Europejskiej? No tutaj to bym się nad tym trochę zastanowiła, bo Unia Europejska trochę nam tutaj narzuca swoje reguły, a my jako państwo polskie powinniśmy się trzymać swoich wyznań, bo jesteśmy przecież patriotami, nie? Co Pani sądzi o ostatnich ustawach, które Unia Europejska próbowała dawać na Polskę, na przykład Zielony Ład? To czy Pani się z tym zgadza, czy nie, tak nie, Unia nie, Europejska nie, powinna... Nie, nie, ten Zielony Ład to po prostu była wielka pomyłka. Czyli jednak nie ze wszystkim się zgadzamy, co Unia Europejska tak, nie wprowadza? Tak, nie ze wszystkim, tak. A gdyby no, Pani... To znaczy początek. Ja wiem, jak jeżeli żeśmy wkraczali do tej Unii, no to było takie wielkie wow. Wszyscy się cieszyli, że będą zmiany. Ale no później się okazało, że jednak te zmiany nie szły w dobrym kierunku, zwłaszcza dla Polski. Mhm. A ostatnie pytanko, gdyby miała dzisiaj Pani podjąć decyzję, czy chce Pani, żeby została Polska w Unii Europejskiej, czy nie, to co by Pani powiedziała? Dzisiaj? Tak. Powiedziałabym, żeby wyszła z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kolejne dni, to synoptycy przewidują opady deszczu, a nawet i burze. Wciąż jednak towarzyszyć nam będą wysokie temperatury. Jak będzie w Kaliszu i okolicy? Sprawdźmy prognozę pogody. Prognozą pogody kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas, a po więcej informacji z miasta i regionu odsyłam na nasz portal faktykaliskie.info. Życzę spokojnego wieczoru, do zobaczenia.